Uzdrawiam chorych. Modlę się o wskrzeszenia. Uwalniam zniewolonych. Uwalniam od demonów, że takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą, czyli tym, którzy spotkają się realnie z Bogiem, przyjmą Jego ducha, narodzą się na nowo, zostaną wyposażeni w moc Boga żywego. To dlatego w momencie, kiedy Jezus rozsyłał swoich apostołów, robili to samo, co On. Robię to samo, co On. Uzdrawiam chorych. Masz zdiagnozowanego włóknianka w prawej piersi. Masz zdiagnozowanego włókniaka w prawej piersi. Wiem, że jest dziewczyna, która ma diagnozę włókniaka w prawej piersi. Jeśli do mnie podejdziesz, pomodlę się i uzdrowię cię. Ponieważ Jezus pokonał śmierć. Ponieważ On pokonał śmierć i to nie jest bajka. To nie jest bajka. To nie jest ten Jezusik, o którym śpiewa się kolędy. To nie jest ten Jezusik, który jest w opłateczku. To jest potężny Bóg, który stał się człowiekiem. Stuprocentowy człowiek. Poszedł na krzyż. Najpierw wypełnił każde prawo. Wszystkie wymagania świętego Boga, a później, będąc bez winy, wziął całą winę, która ciebie obciążała na siebie, żeby to zutylizować, żeby to pokonać i zmartwychwstał, przeparł ci drogę do tego, żebyś mógł żyć zmartwychwstałym życiem, żebyś mógł doświadczać dzisiaj mocy Boga żywego. Jeśli się odważysz wypróbować te słowa, które ci mówię, jeśli się odważysz zawołać do Niego prosto z serca, bo po to tutaj żyjesz, po to tutaj żyjesz, żeby w ogóle spotkać się z Nim, po to tutaj żyjesz, żeby rozpoznać, że On jest, po to tutaj żyjesz, żeby rozpoznać po pierwsze swoją pustkę i potrzebę bycia uratowanym, a później zawołać do Niego. Nie żyjesz tutaj po to, żeby opierać się na sobie i na innych ludziach, bo to są zawodne źródła mocy. To jest jak bateryjka 9-watowa, a Bóg jest jak elektrownia, a ty gardzisz dzisiaj elektrownią i mówisz, że masz świetne życie, że w ogóle jest w tobie tyle mocy, jest w tobie tyle mocy, co w chińskiej baterii. Za chwilę się wyczerpie, co chwila musisz się podładowywać. A Bóg jest jak elektrownia. To jest życie w obfitości. I możesz mieć z Nim dzisiaj relacje. I to życie może zacząć płynąć przez ciebie. Nie mówię ci o religii. Nie mówię ci o żadnych obrzędach. Nie mówię ci o tym. Mówię ci o tym, że każdy człowiek może się spotkać osobiście ze Stwórcą i zacząć żyć w Jego mocy. Zacząć żyć w Jego mocy. Głupotą jest gardzić tym, co jest wieczne, potężne, co jest źródłem życia i trzymać się tego, co się ma, bo nie masz zbyt wiele. Jesteś prochem, a możesz być napełniony Duchem Świętym, ponieważ Jezus to umożliwił. On przepał drogę Duchowi Świętemu do ciała ludzkiego, do każdego człowieka. Powinno cię obchodzić twoje życie. Powinno cię obchodzić, że Stwórca Wszechświata wcielił się i zmarł za ciebie. Powinno cię to obchodzić. Był zmiażdżony. Jego obchodził twój los. Jego bardzo mocno obchodził twój los. Jego bardzo mocno obchodziło to, dokąd pójdziesz. I kiedy staniesz przed Bogiem jako sędzią, to tylko dlatego, że odrzucisz dzisiejszą ofertę,
Bo dopóki żyjesz, możesz wybrać życie wieczne. Dopóki żyjesz tutaj na tej ziemi, możesz zgiąć swoje kolano, zgiąć swoje głupie myślenie, nagiąć to, odrzucić to i sprawdzić prawdziwość moich słów. Dopóki żyjesz na tym świecie, możesz się pojednać z Bogiem, czyli stać się jedno, narodzić się z Jego ducha i zacząć żyć prawdziwie.